Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Edyta Wójcik, jestem konsultantem Feng Shui i dzisiejszy temat będzie bardzo interesujący, dlatego że będzie dotyczył kształtu naszego domu i jaki ma to wpływ na nasze życie. Dlatego bardzo serdecznie Cię zapraszam. No właśnie, jak to jest, że kształt naszego mieszkania, naszego domu, ta powierzchnia, w której się poruszamy, ma albo może mieć wpływ na przebieg naszego życia, jak to jest w ogóle możliwe. O tym właśnie mówi mądrość Feng Shui. Jest to naprawdę fascynująca filozofia i mądrość, która odkrywa przed nami te zależności, jak ta przestrzeń, w której jesteśmy, wpływa na nasze życie. I dzisiaj właśnie chcę powiedzieć o tych zależnościach, ale przede wszystkim wyjaśnić tak naprawdę, dlaczego ten kształt domu, ta powierzchnia i jej taki ogólny kształt jest ważna. Dlatego, że jeżeli masz możliwość zdecydować jeszcze teraz o tym, jak będzie wyglądał Twój dom w najbliższych, powiedzmy, nie wiem, 10-20 latach, to wysłuchaj do końca tego materiału, dlatego że będzie to bardzo ciekawe. Przede wszystkim chcę odnieść się do takiego ważnego narzędzia, które właśnie w tej sztuce Feng Shui wykorzystujemy. Jest to mapa Bagua, ale nie tylko, dlatego że w Szkole Kompasu również ta mądrość jest wykorzystywana i tak naprawdę czy to Szkoła Kompasu, czy Szkoła Mapy Bagua, nie ma tutaj znaczenia. Obydwie te szkoły i tak naprawdę wszystkie nurty Feng Shui mówią o tym, że właśnie ten kształt, generalny kształt nieruchomości, w której mieszkamy, ma wpływ na nasze życie i odnosi się właśnie do konkretnych stref i również sfer naszego życia. Dzisiaj odniosę się właśnie do mapy Bagua, dlatego że na niej najprościej jest pokazać, które strefy naszej nieruchomości odpowiadają za konkretne sfery naszego życia i jaki to może mieć wpływ, jakie to może mieć konsekwencje, że na przykład danej strefy naszego domu albo kształt naszego domu ma taki, a nie inny charakter, jak to może się objawiać w naszym życiu. I opowiem Wam o przynajmniej dwóch albo trzech przypadkach, które są konkretnymi przypadkami z moich konsultacji, co dzieje się w życiu ludzi, którzy mają właśnie taki, a nie inny kształt swojego domu albo mieszkania. Przede wszystkim w skrócie opowiem tylko o mapie Bagua, bo myślę, że jest to istotne i jest to fundamentem właśnie tej informacji. W mapie Bagua mamy 9 przestrzeni, które odpowiadają za konkretne strefy naszego życia. I teraz, jeżeli patrzymy od dołu i jeżeli wejście do naszego domu jest gdzieś w tym rejonie, w tym albo w tym, to właśnie po kolei przeglądając jakby całą tą mapę, przyglądając się jej, możemy odnieść się do konkretnych również, patrząc na mapę, odnosimy się do konkretnych sfer naszego życia. Przede wszystkim, jeśli wejście do domu jest tutaj w środku, czyli w tym środkowym dolnym kwadracie, to wchodzimy prosto na strefę kariery. Następnie, idąc w lewo, do góry, mamy tutaj intuicję, później mamy rodzinę i finanse, później mamy obfitość i bogactwo, bardzo ważna przestrzeń. Oczywiście, tak naprawdę, słuchajcie, każda z tych przestrzeni jest bardzo, bardzo ważna, istotna. Niemniej jednak tak naprawdę są dwie bardzo, bardzo ważne miejsca, są takie dwa bardzo ważne miejsca i takie dwie strefy naszego życia, które myślę, że są no, naprawdę najważniejsze. I właśnie to jest lewy górny róg, gdzie mamy obfitość i bogactwo oraz róg prawy, w którym mamy miłość, tak? Oczywiście pomiędzy tymi dwoma jeszcze mamy w środku uznanie i sławę. Teraz patrząc w dół mamy mądrość i dzieci, podróże i mamy w środkową część, która jest również mega istotna, to jest zdrowie i tak ogólny well-being mówiąc, która również ma wpływ na wszystkie strefy naszego życia.
No i teraz przyglądnijmy się, co może się wydarzyć, jeśli kształt naszego domu będzie inny niż prostokąt albo kwadrat, tak? Dlatego, że chcę powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem do planu domu, czy najlepszym kształtem planu domu jest właśnie prostokąt albo kwadrat. Równomierny, piękny prostokąt albo kwadrat, który będzie zawierał właśnie wszystkie te strefy. Nie będzie żadnych, wiecie, ubytków, nie będzie nic wystawało. Oczywiście coś tam może wystawać lekko, o tym zaraz też za chwilkę powiem. Natomiast jakie to będzie miało konsekwencje, jeśli będziemy chcieli coś dobudować do naszego domu, o tym również będzie parę słów dzisiaj. Ale słuchajcie, przejdźmy do właśnie konkretnych przykładów, które dla Was przygotowałam. Teraz, co może się wydarzyć, jeśli dom czy mieszkanie będzie miało na przykład taki charakter, czyli będzie taką L-ką, która no po prostu będzie brakowało jej tej części prawej. Pamiętacie z poprzedniego mojego rysunku tutaj, w którym właśnie w tym prawym górnym rogu i w tej części tutaj środkowej prawej są te dwa miejsca, które lekko nam tutaj ubywają. No powiedziałabym, części miłości brakuje bardzo dużo, powiedziałabym, że około 3/4. Natomiast części dzieci i kreatywności brakuje troszkę, ale to również może mieć wpływ na życie mieszkańców. Teraz powiem Wam, co dzieje się w życiu osób, które mieszkają właśnie w takim domu. To jest konkretny przykład z mojej konsultacji. Przede wszystkim patrzymy tutaj na wejście. Tutaj wejście jest w tym miejscu, dokładnie w tym domu, o którym mówię. I mamy taką sytuację, że brakuje właśnie tej strony prawej. Relacje akurat w tym związku są, powiedziałabym, dobre, ale ten związek jakby nie osiąga takiej pełności, dlatego że ci ludzie właśnie od wielu, wielu lat starają się, mieszkający w tym domu, od wielu lat starają się stać się rodzicami. Natomiast no, jakby ciągle są jakieś przeszkody. Czy to stan zdrowia, który również tutaj ma istotne znaczenie, dlatego że w miejscu, które jest tym centralnym punktem, znajdują się schody i toaleta. I właśnie wiecie, że na pewno już z poprzednich moich filmów, że jeśli w którymś z tych miejsc, a zdrowie jest takim kluczowym, słuchajcie, aspektem naszego życia, tak? Bez zdrowia tak naprawdę nic nie ma znaczenia dla nas. I tak tutaj właśnie w tej sytuacji jest. Zdrowie przeszkadza, między innymi oczywiście, aby ta para miała dzieci. Część, która jest tutaj, odpowiada za dzieci, też jest jakby ten kawałek tutaj tego prostokąta, który odpowiada za kreatywność dzieci, również brakuje nam, czy jakby tutaj tych dzieci, tej strefy dzieci też gdzieś, to jakby to również ma wpływ po prostu na tą sytuację, ale najbardziej tak naprawdę na tą sytuację ma coś, co jest takim głębszym tutaj znaczeniem, albowiem ta strefa, prawa strona górna, odpowiada za jakby postać matki. Czyli w tym domu bardzo trudno byłoby osobom, które tutaj mieszkają, właśnie tej osobie, tej kobiecie, albo być matką, albo no, być takim, wiecie, takim przykładem matki. Będzie to bardzo trudne. I rzeczywiście tak w tym przypadku jest. Ta para zwróciła się do mnie właśnie o pomoc z takim dokładnie kształtem, domu. Tutaj jeszcze w tej części bogactwa znajduje się częściowo kuchnia i tutaj również w strefie finansów no, dzieją się pewne rzeczy, dlatego że tutaj akurat ta część, która jest, w której są, wiecie, odpływy, gdzie jest woda, znajduje się w strefie rodziny
I jakby tutaj ta strefa finansów również troszeczkę jest, no, powiedziałabym, nie w takiej harmonii, w jakiej powinna być. Także zobaczcie taki przykład. Nie wiem, może ktoś z Was ma podobny dom. Oczywiście ta L-ka może być w taki sposób, tak? Czyli na przykład wejście będzie z tej strony, w tym momencie będziemy mieć inną sytuację, tak? Może również być taką L-ką, czyli wejście będzie tutaj na przykład na dole i wtedy będzie brakowało tej części, czyli będzie nam brakowało bogactwa i będziemy mieć pewien jakiś również ubytek w strefie sławy, respektu. Tak możemy popatrzeć na tą L-kę z różnych perspektyw tak naprawdę. No i kochani, następny przykład, gdzie mamy troszeczkę bardziej skomplikowaną sytuację. Bardzo podobną do pierwszej, ale troszkę bardziej skomplikowaną, dlatego że zobaczcie, tutaj nam brakuje tak naprawdę trzech brakuje, mamy ubytek w trzech częściach, tak? Mamy ubytek w strefie rodziny, w strefie dostatku, tak naprawdę strefy dostatku nie ma. I mamy ubytek w strefie miłości. I tutaj czego doświadcza ta rodzina? Przede wszystkim takiej ciągłej walki o zaspokojenie tych potrzeb finansowych, bo tutaj mamy oczywiście finanse. Od momentu, kiedy ci ludzie wprowadzili się, od momentu, kiedy wprowadzili się właśnie do tej nieruchomości, mają takie poczucie, że ciągle gonią swój własny ogon i nie mają tego poczucia obfitości, takiego, wiecie, takiego dostatku, że nawet nie tyle, jeśli chodzi o finansową tutaj stronę, ale wiecie, kiedy jednak ta strefa jest w pełni, macie takie poczucie, że żyje się w takiej obfitości, w obfitości relacji, zdrowia, miłości. Ta obfitość jest po prostu taka pełna, natomiast tutaj tego nie ma. Również w kontekście relacji są pewne trudności, dlatego, no, że między innymi oczywiście ta strefa jest wybrakowana. Również osoba, która jest tutaj mamą, ma troszkę takich trudności jakby sama ze sobą, można powiedzieć, to znaczy jakby nie do końca czuje się w pełni mamą. No i oczywiście to też może mieć tutaj jakby wpływ na tą sytuację, w której ta cała rodzina jest. No i oczywiście, słuchajcie, no można spojrzeć na to w ten sposób, tak? Czyli możemy po prostu brać te przykłady i no rozkładać je na części pierwsze, analizować z jednej, z drugiej strony, zobaczyć, co może się wydarzyć. Słuchajcie, są to takie ważne momenty w sytuacji, kiedy kupujemy jakąś nieruchomość albo kiedy budujemy dom. Dlatego naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście, jeśli macie jakieś pomysły, tak, no bo chciałam Wam pokazać. To jest również dom, który niedawno konsultowałam, w którym para zdecydowała się zrobić dobudówkę. I teraz oryginalna jakby część domu była tutaj, czyli ten dom wyglądał w ten sposób, tak? Był takim, no, z lekka wybrakowanym, powiedziałabym, prostokątem. No i teraz nastąpiła dobudowa, czyli dobudowana została ta część tutaj, która jest, zmienia całkowicie energetykę całej tej przestrzeni i o tyle, o ile no, sytuacja staje się troszeczkę bardziej skomplikowana, to z perspektywy na przykład tutaj kompasu sytuacja jest bardziej korzystna niż poprzednia, natomiast z perspektywy mapy Bagua, pamiętacie, brakuje nam tutaj części, brakuje nam tej części, brakuje nam tutaj dużej części na dole, także jest to dosyć taki skomplikowany może powiedzmy przypadek, natomiast również w tej sytuacji Feng Shui przychodzi z pomocą, aby właśnie odzyskać te przestrzenie. Dlatego jeżeli chcecie albo macie już jakąś dobudówkę, a w Waszym życiu dzieją się no, rzeczy, które
czy to z tego filmu, czy z poprzednich moich filmów, już zauważyliście, że mogą mieć wpływ na wasze życie, to zachęcam was do właśnie do przemyślenia, do analizy, do tego, aby przerobić sobie taką bardzo ciekawą ankietę, którą dla was przygotowałam, i pod tym nagraniem będziecie mogli ją sobie zrobić, ściągnąć i jakby wykonać. Na koniec tej ankiety dostaniecie na maila właśnie przygotowaną taką analizę wszystkich tych stref waszego życia, która pomoże wam zobaczyć, czy właśnie, czy któraś z tych stref waszego życia kuleje, nie domaga, potrzebuje więcej może waszej uwagi albo waszego czasu. I jak to wygląda w kontekście jakby porównania do tej przestrzeni, w której mieszkacie. Zapraszam was serdecznie, jest to bezpłatna ankieta, każdy z was może spokojnie sobie ją po prostu ściągnąć, wykonać i analizę dostaniecie po prostu na swojego maila. I kochani, kolejny przypadek, który chciałabym może tak już troszkę głębiej przeanalizować, ale z racji tego, że jest to sytuacja bardzo specyficzna i tutaj mamy tego typu kształt domu. Zobaczcie, jest to dom, który jest bardzo często spotykany, taki układ po prostu domu, który jest bardzo często spotykany właśnie w angielskiej architekturze. Jest to miejsce, które sprawia wiele trudności. I zastanawiam się, czy ci, którzy to budowali, po prostu mieli świadomość jakby tego, co może się wydarzyć w takiej przestrzeni. A jest to bardzo skomplikowana sytuacja życiowa. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, przede wszystkim patrząc na mapę Bagua, tak, już wspominałam wcześniej, brakuje nam tej strefy bogactwa, brakuje nam troszkę strefy uznania i sławy. Powiem wam, dlaczego tutaj jest taka sytuacja skomplikowana też, dlatego, że nakłada się kilka elementów. I najlepsze rozwiązanie dla takiej sytuacji jest po prostu przeprowadzka. Dlatego, że właśnie te nałożone elementy dają się mocno we znaki właścicielom tej nieruchomości. I słuchajcie, co tutaj jest? Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, mamy tutaj wybrakowane miejsca. Mamy również przestrzeń, która jest tutaj. Tutaj akurat w miejscu miłości jest toaleta, czyli dokładnie w tym rogu prawym jest ubikacja. Tutaj mamy jedno wejście do domu dodatkowe, które jest troszeczkę takie mylące dla energetyki całej tej przestrzeni, dlatego że z tego wejścia właściciele korzystali też bardziej niż z tego wejścia tutaj, co niestety sprawiało dużo kłopotów. Teraz dalej. W miejscu, które stanowi taki trzon, jakby mamy rodzinę i mamy również tą strefę Tai Chi, czyli to miejsce zdrowia. Teraz w momencie, kiedy mamy taką sytuację, kiedy w strefie Tai Chi mamy schody i tutaj jeszcze pod tymi schodami jest jakaś przestrzeń, którą możemy, wiecie, zapakować po sam sufit, czyli jest to jakaś taka spiżarka, taka jakaś szafa, która po prostu może służyć za takie dodatkowe miejsce do składowania, to możemy to odczuć na bardzo wielu tak naprawdę strefach naszego życia, nie tylko w strefie zdrowia. No i oczywiście schody, które są również problematyczne w kontekście energii, sprawiają, że ta rodzina ma bardzo dużo takich problemów. Jest to niepełna też rodzina, tutaj był związek się rozpadł. No nikt po prostu się chyba nie dziwi, jakby patrząc na to, ja bynajmniej nie. Widząc tą sytuację, patrząc w ogóle na całą sytuację jakby tego domu i uświadamiając sobie również to, że wejście tego domu było też jakby w konkretnej energetyce oraz to, że ta przestrzeń również
była w tak zwanej strefie pustki, możecie sobie wyobrazić, jak dużo cierpienia, jak dużo takiego nieszczęścia może sprawić taka przestrzeń osobie, tak naprawdę rodzinie, która jest no naprawdę wspaniałą rodziną, naprawdę cudowna rodzina, piękne, mądre, wykształcone, mądre, naprawdę niesamowicie mądre dzieci, cudowni rodzice i ogrom cierpienia, który po prostu przyniosła ta przestrzeń. Różnego rodzaju wyzwań, konfliktów, chorób, tak, bo tutaj mamy również właśnie w tej przestrzeni również właśnie mamy to miejsce zdrowia. Natomiast co pozytywnego jest jakby w całej tej sytuacji, bo kochani, popatrzmy na jakby tą konkretną sytuację również z perspektywy tego, co pozytywnego może ona przynieść. Jest tutaj dużo pozytywnych też aspektów. Przede wszystkim to, że właśnie ta strefa intuicji, kariery, rozwoju bardzo ładnie się rozwinęła. Tak naprawdę u każdej z tych osób, jeśli chodzi o najstarsze dziecko, to ta osoba, ten chłopak niesamowicie się rozwija, podróżuje również. Także słuchajcie, jest to wyjątkowe też miejsce, w kontekście takiego rozwoju, no ale jakby są tutaj dwie strony medalu, tak? Jesteśmy rodziną, ale ta rodzina jakby nie istnieje, nie mamy poczucia obfitości i bogactwa, bo tego nie ma tak naprawdę. Strefa uznania i szacunku jest w łazience, tak naprawdę częściowo jej nie ma, więc nasza reputacja też, czy nasz, gdzieś czujemy tą po prostu ten brak tego szacunku, reputacji ze strony innych. I tak naprawdę miłości nie doświadczamy. Doświadczamy po prostu wiele cierpienia w tych strefach. No a zobaczcie, są to takie bardzo ważne, istotne strefy naszego życia. Dlatego, kochani, przede wszystkim, jeśli budujecie dom, albo jeśli planujecie jakąś rozbudowę, no tak na przykład, tak jak tutaj, tak się stało. Zachęcam Was do tego, żeby spojrzeć na tą przestrzeń, w której planujecie żyć, planujecie mieszkać, chcecie stworzyć tam na przykład rodzinę, czy chcecie być przez te następne 20 lat, albo nawet i dłużej, tak, w tym jednym wyjątkowym, upragnionym swoim domu, to skonsultujcie się z doradcą, który pomoże Wam taką decyzję podjąć. Czy to miejsce, które wybieracie, jest dla Was dobre, czy ten układ, który sobie zapragnęliście, też będzie dla Was dobry, czy kierunek drzwi będzie też korzystny na te następne 20 czy 30 lat, w tym miejscu, w którym chcecie mieszkać, żyć. Czy będzie to dobre dla Was z kontekstu rodziny, z biznesu? Na przykład, jeżeli macie biznes i planujecie zbudować, czy planujecie zakup jakiejś nieruchomości. Myślę, że jest to temat naprawdę bardzo głęboki. Ja tylko dotknęłam powierzchni tak naprawdę tego tematu, bo słuchajcie, jest to bardzo, bardzo głębokie i no, studiuje się to latami. Oczywiście w momencie, kiedy na przykład ja wchodzę do nieruchomości, patrzę na wiele, wiele aspektów, nie tylko wewnątrz, ale przede wszystkim patrzę na to, gdzie to miejsce jest, jak jest usytuowane, w jakim krajobrazie i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, jest to taki, powiedziałabym, no, jeśli chodzi o konsultacje ze mną, są one naprawdę kompleksowe i nigdy też nie zostawiam moich klientów, no, że tak powiem, samych. Ten proces zmian zawsze przeprowadzam razem z nimi. Te pierwsze 2-3 miesiące, czasami nawet dłużej, zawsze można po prostu ze mną się skonsultować, a przynosi to niesamowite efekty, a myślę, że w
w tych zmianach, w których jesteśmy, jest to bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mieli to wsparcie, tą kotwicę, którą mamy właśnie w postaci naszego domu. Kochani, dziękuję Wam bardzo za Wasz czas, za Waszą obecność. Oczywiście zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Nie zapomnijcie o ankiecie, którą możecie sobie pobrać. I jestem ciekawa, co myślicie na ten temat. Zapraszam Was do dyskusji. A ja już dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.